Polak pan, a Ukraińska. Dzień dobry, witam serdecznie. Przede wszystkim to tło, które widzicie dookoła, to otoczenie, w którym się znajduję, jest tymczasowe. Także za jakiś czas się zmieni, po prostu akurat mam możliwość nagrać kilka materiałów w tym oto pomieszczeniu, no i zamierzam z tego skorzystać. Także proszę bez jęczenia, za jakiś czas, nie wiem, miesiąc, może trochę dłużej się tutaj zmieni i wrócimy do, powiedzmy, bardziej standardowego setupu. Albo nie, zobaczymy. W każdym razie od teraz tak to będzie wyglądało przez, nie wiem, kilka najbliższych filmów, powiedzmy. Druga rzecz jest taka, że mam dzisiaj wyjątkowo ciekawe piwo. Ups. Mam wyjątkowo ciekawe piwo, czyli Russian Imperial Stout z Dr. Brew, z browaru Dr. Brew, czyli taka jedna z większych premier, powiedzmy, ostatniego czasu. Także chętnie go skosztuję. No i w sumie jest to Russian Imperial Stout, także no, jakieś tam, powiedzmy, nawiązanie tematyczne do tematu naszego dzisiejszego materiału jest. Ale oczywiście wrażeniami podzielę się na sam koniec. Tymczasem przejdźmy sobie w takim razie do samego filmu. Sąsiady. Czyli do filmu Wołyń. Filmu znowu bardzo kontrowersyjnego, bardzo oczekiwanego, który już teraz jest, powiedzmy, oceniany nie tylko jako film, ale też jako głos w dyskusji odnośnie stosunków polsko-ukraińskich, jako głos w dyskusji nad historią polsko-ukraińską i tak dalej, i tak dalej. My oczywiście skupimy się przede wszystkim na tym, jaki to jest film, ale też o tej takiej otoczce, jakoś tam o tę otoczkę, powiedzmy, też zahaczą. W każdym razie pierwsza rzecz, którą muszę wam powiedzieć, to jest to, żebyście nie wierzyli, powiedzmy, marketingowi tego filmu. Bo zdaje się, że na plakacie jest powiedziane, że jest to film o miłości w nieludzkich czasach, co absolutnie nie ma nic wspólnego z tym, o czym jest to film. To nie jest film o miłości. Ten wątek, powiedzmy, miłosny, który możecie też dostrzec, powiedzmy, w trailerach, jest zaznaczony dość wyraźnie na samym początku, potem się dość brutalnie urywa. Jeśli nie jest to film o miłości, to więc o czym jest? Ano, moim zdaniem jest to film o przetrwaniu. Historię poznajemy z perspektywy wspomnianej Zosi, która jest młodą polską dziewczyną, która zakochuje się w młodym Ukraińcu, ale nie może się z nim pobrać, bo zostaje wydana za mąż za kogoś innego i tak dalej. W każdym razie z racji tego, że faktycznie z tego, powiedzmy, sloganu o nieludzkich czasach, właśnie nieludzkie czasy są bardzo mocno zaznaczone, no to obserwujemy te wszystkie tragedie, te wszystkie dramatyczne i tragiczne wydarzenia właśnie z jej perspektywy. Jednak przez to, że film jest właśnie jakby kroniką wydarzeń, ale widzianą z takiej bardzo wąskiej perspektywy kobiety, która no, stara się po prostu wiązać koniec z końcem, stara się przetrwać, stara się zapewnić jakieś, no, jakieś godne życie, powiedzmy, swoim dzieciom, no to nie sprawdza się ten film specjalnie dobrze jako właśnie taka kronika historyczna. To znaczy, to nie jest zbyt dobry substytut podręcznika historii. Głównie przez to, że no, nie znamy cały czas, przez cały czas trwania filmu nie widzimy pełnego obrazka. Nie widzimy przyczyn tego, co się dzieje. Nie widzimy kulis tego. Tak naprawdę dostajemy tylko takie skrawki informacji. Musimy je albo jakoś połączyć sobie sami, ale to i tak nie daje nam jakby, nie pozwala nam poznać jakby szerszego obrazka. Razu, trzeba po prostu doczytać, powiedzmy sobie, z książek historycznych samemu. Tu i tam jest trochę polityki w tle, czegoś możemy się dowiedzieć z dialogów prowadzonych przez bohaterów, co jakiś czas przybywa ktoś z zewnątrz, spoza wsi, który nam tłumaczy, co się dzieje w okolicy, znaczy w okolicy, na arenie, powiedzmy, międzynarodowej, że Rosjanie się szykują do ataku, że Niemcy się wycofują i tak dalej, ale to są wciąż takie bardzo fragmentaryczne informacje. Nie dostajemy jakiegoś szerszego backgroundu, nie dostajemy jakichś szerszych informacji, żeby, powiedzmy, nadać tym wydarzeniom jakiś szerszy kontekst. Widzimy po prostu, to, co się dzieje z perspektywy jednego bohatera. Widzimy to, co się dzieje z perspektywy jego takiej właśnie wąskiego punktu widzenia, z perspektywy samej wsi. I to ciężko mi to określić jako wadę czy zaletę. To jest po prostu taki bardzo wyraźny tutaj kierunek, jaki obrał sobie ten film.
Z jednej strony ciężko brać ten film jako porządną lekcję historii, bo po prostu daje nam za mało informacji, ale z drugiej strony to też nie działa do końca jako film, bo powiedzmy strukturalnie ten film też jest bardzo podporządkowany temu, żeby pokazać wydarzenia. Te konkretne wydarzenia, jakie miały miejsce na Wołyniu. Bo brakuje tutaj jakiejś takiej typowo filmowej struktury. Nie mamy jakiegoś wielkiego momentu kulminacyjnego, finału. Brakuje takich typowo filmowych zagrywek, podziału na konkretne akty. Tutaj mamy po prostu jeden długi etap budowania do tej finałowej masakry, bo myślę, że to nie jest spoiler i wszyscy wiecie, co się wydarzyło na Wołyniu. A potem ona ma miejsce i film jeszcze przez jakiś czas toczy się dalej, a potem się urywa. I zarówno podporządkowana jest temu narracja, która mimo wszystko z przykrością muszę powiedzieć, że przez to no, psuje po prostu doświadczenie oglądania tego filmu jako filmu, a nie kroniki tamtych wydarzeń. No, ale z drugiej strony też cierpią na tym bohaterowie. To ewidentnie nie jest film oparty o bohaterów. Mamy co prawda naszą Zosię, która jest główną protagonistką. Jest protagonistką, ale no, ciężko też coś powiedzieć o jej charakterze. No, wiemy, że jest zaradna, że potrafi sobie poradzić, że jest odważna i tak dalej, ale nie wiemy nic o niej jako postaci, jako osobie, bo ona też jest podporządkowana temu, żeby po prostu być jakby naszym przewodnikiem i żebyśmy po prostu jej oczami mogli widzieć to wszystko, co się dzieje. Cała reszta bohaterów również jest dosyć blada, po prostu funkcjonuje sobie jako postacie, które mają konkretną rolę do spełnienia i tyle. To nie są postacie z krwi i kości i to też ciężko to brać jako jakąś dużą wadę. To jest po prostu taki wybór reżysera i myślę, że powinniście o tym wiedzieć. Z frontu! Dezerter. Znacie swój? Poza tym na przykład ciężko się połapać w zasadzie ile czasu mija pomiędzy kolejnymi wydarzeniami. Montaż filmu też nie za bardzo tutaj pomaga. Mamy te takie charakterystyczne szybkie cięcia u Smarzowskiego, gdzie bohater na przykład coś robi, mamy cięcie i widzimy go po prostu parę sekund później, co ma nadać takiej dynamiki, trochę takiego kronikarskiego wyglądu, żeby to nie wyglądało jak taka hollywoodzka produkcja. Także no, to wszystko sprawia, że ciężko oglądać ten film, jako historię, jako taką konkretną fabułę. To jest raczej taki krótki zapis tego, co miało miejsce, natomiast pozbawiony jakiegoś szerszego kontekstu. I ponownie, mi się to nie do końca podoba, bo wolałbym po prostu obejrzeć film, fabułę z powiedzmy wołyńskimi wydarzeniami, z tą całą masakrą, tragedią i tak dalej w tle. Ale reżyser zdecydował inaczej i musicie sami zdecydować, czy wam się to podoba, czy nie. Mi nie do końca. W przód szli Bandery, a za nimi Ukraińcy. Cała para poszła tak naprawdę właśnie w te wszystkie tragiczne, brutalne wydarzenia. Tak naprawdę przemoc w filmie jest tym głównym bohaterem. Tak naprawdę wszyscy się odsuwają, żeby zrobić miejsce na gigantyczny pokaz przemocy. Cały film to jest, tak jak wspominałem, jedno wielkie budowanie do tego, czego wszyscy się spodziewamy, że nadejdzie. No i jak nadchodzi, to nadchodzi pełną parą. Naprawdę te wszystkie brutalne sceny są tutaj pokazywane z naprawdę ogromną szczegółowością, z ogromnym oddaniem. No, myślę, że dla ludzi nieprzyzwyczajonych do oglądania tego typu scen w filmach, no, będzie to dosyć spore przeżycie. Jeśli ktoś się przyzwyczaił, że chodzi na filmy w stylu właśnie, no nie chcę powiedzieć Smoleńska, ale no, historyczne powiedzmy filmy, że myślę, że na Wołyń pójdzie masa osób, które zazwyczaj do kina nie chodzą, może w ten sposób. Zresztą na moim sensie nawet było sporo starszych ludzi, którzy przyszli pewnie zainteresowani samą tematyką, no i wyglądali na naprawdę przerażonych tym, co zobaczyli. No, jeśli wiecie, nie oglądacie filmów, gdzie zwykle krew się tutaj pływa hektolitrami i flaki lecą i tak dalej, no to myślę, że Wołyń zrobił na was wrażenie. Chociaż myślę, że tutaj przemoc jest troszkę też niekonsekwentna, bo mamy sceny, gdzie faktycznie dużo widać. Mamy rozrywanie ludzi po prostu linami przywiązanymi do koni, mamy zdzieranie skóry, mamy rozrywanie brzuchów nożem i tak dalej. Ale z drugiej strony mamy na przykład scenę, gdzie jeden z bohaterów się zamachuje siekierą na innego bohatera i mamy cięcie nagle i nic nie jest pokazane. Zastanawiam się, czemu niektóre sceny są pokazane z pełną dosłownością, a inne nie. Nie, że mi to jakoś bardzo przeszkadzało, ale trochę mnie to zdziwiło podczas oglądania.
Nie jest to więc film o jakimś konkretnym bohaterze i jego losach. Nie jest to też film o jakimś konkretnym historycznym wydarzeniu. On oczywiście jest tutaj na pierwszym planie, ale tak jak mówiłem, brakuje kontekstu, brakuje jakiegoś zaplecza historycznego, żebyśmy mogli to wydarzenie w pełni zrozumieć. Natomiast jest to, moim zdaniem przynajmniej, film po prostu o przemocy. Film o nienawiści. Film o tym, jak błyskawicznie z takich typowo sąsiedzkich stosunków, gdzie oczywiście mamy jakieś tam... są te stosunki podszyte jakąś tam niechęcią, jakimiś, powiedzmy, niechętnymi stosunkami, jakąś podejrzliwością i tak dalej, ale zasadniczo jakoś ci ludzie wszyscy żyją ze sobą. Jak przejść od tego stanu nagle do stanu pełnej nienawiści, brutalności i mordowania siebie nawzajem? I no, robi to na pewno wrażenie, ale zacząłem się też w kinie już podczas oglądania zastanawiać, czemu to ma w zasadzie służyć i czy tutaj Smarzowski nie wpadł w pułapkę, jak wpadł na przykład Mel Gibson, który lubuje się bardzo w pokazywaniu przemocy i tak dalej, ale zazwyczaj to niczemu zupełnie nie służy, poza, nie wiem, robieniem za skryte pod łatką ambitniejszego filmu exploitation. I tutaj z pomocą przyszedł mi właśnie sam reżyser. Mam nadzieję, że to będzie ważne kino. Znaczy, może nie osobiście, ale stwierdziłem, że przeczytam jakiś wywiad z Wojciechem Smarzowskim i zobaczę, co on ma do powiedzenia na temat tego filmu. No i troszkę potwierdził moje tutaj przypuszczenia, że według Smarzowskiego Wołyń jest filmem właśnie o tym, jak szybko może eskalować nienawiść, jak niebezpieczny może być nacjonalizm, rozumiany jako my, jako taki bardzo ostry podział my i oni są naszymi wrogami, musimy bronić swoich itd. Że jest to film, który pokazuje, jak szybko można przejść od po prostu prostej niechęci do czynów. I to czynów, które eskalują w jeszcze gorsze czyny. Także myślę, że w tym charakterze to ten film się naprawdę broni. On się moim zdaniem nie broni typowo kinowo, nie broni się jako właśnie dobra fabuła, ale jako pewien głos dyskusji, jako pokazanie przez reżysera jakiegoś zjawiska za pomocą wydarzeń historycznych i odniesieniu tego do współczesnych czasów, no bo umówmy się, to co się działo na Wołyniu, może się wydarzyć praktycznie wszędzie i w dowolnym czasie. Pytanie jednak, czy oczywiście ten przekaz reżysera i to, co chciał powiedzieć, zostanie wyłapane przez odbiorców, bo wyobrażam sobie, że może być pewna grupa odbiorców, która po prostu uzna to za film o złych Ukraińcach, którzy mordują Polaków i współpracują z Rosjanami albo z Niemcami tylko po to, żeby tutaj zadźgać naszych. Ale myślę, że wybrnął z tego Smarzowski, po prostu pokazując ten konflikt dosyć bezstronnie. To znaczy, jasne, mamy tutaj więcej krzywd, które spotykają Polaków. Ale to wynika z tego, że główną bohaterką, czy w zasadzie naszymi oczami na te wydarzenia, jest właśnie Polka. Natomiast z jednej strony widzimy też, że nie wszyscy Ukraińcy są tutaj przeraźliwie źli, nie wszyscy Polacy są dobrzy. Ba, potem mamy pokazaną też akcję odwetową, gdzie z kolei Polacy się odwdzięczają i robią dokładnie to samo, co Ukraińcy. Mamy też w zasadzie inne strony konfliktu. Mamy też Żydów, którzy są w zasadzie tutaj przez Niemców pacyfikowani. Także nie jest to pokazane jednostronnie. Także myślę, że jeśli ktoś ma chociaż, wiecie, kawałek rozumu w głowie, to spokojnie odczyta to jako coś więcej niż tylko prosty głos dyskusji, że Ukraińcy nas zabijali i trzeba coś z tym zrobić. Także te wszystkie obawy o to, że ten film stanie się tutaj kością niezgody w stosunkach polsko-ukraińskich, no myślę, że są zbyt daleko idące, zdecydowanie. Jeśli ktoś włączy myślenie, to spokojnie, myślę, wyczyta z tego filmu dokładnie to, co Smarzowski chciał, żebyśmy wyczytali. Naprawdę ciężko mi tutaj ocenić tę produkcję jakoś tak jednoznacznie po przemyśleniu. No bo jasne, filmowo nie do końca mi się to wszystko podoba. Po prostu wolałbym osobiście trochę inne rozłożenie akcentów. Żeby jednak na pierwszym planie byli jacyś bohaterowie. Żeby był to po prostu film, jakaś spójna, konkretna fabuła. A całe te wydarzenia historyczne jednak, żeby stanowiły tego tło. No bo mimo wszystko przemoc w takich ilościach trochę tutaj znieczula. Może tylko ja tak mam, może ktoś będzie siedział po prostu jak wryty przez cały seans. To jest oczywiście kwestia wrażliwości. Natomiast przez to też nikną bohaterowie, niknie w zasadzie jakiś kontekst szerszy. Obserwujemy przez naprawdę gros czasu, jak ludzie się wyrzynają jak zwierzęta. Sąsiady. Na sam koniec jeszcze słówko o aktorstwie i realizacji. Więc aktorsko, tak jak wspominałem, tak naprawdę no, nikt tutaj nie ma okazji specjalnie do wykazania się. Wszyscy aktorzy odgrywają swoje role solidnie, porządnie, ani nie wyróżniają się na plus, ani na minus.
Podobnie Arkadiusz Jakubik, który tutaj jest chyba najgłośniejszym nazwiskiem i on też miał lepsze role w karierze, no bo zwykle te role pozwalały się bardziej wykazać. Ani też Michalina Łabacz, która no również, kiedy ma wyglądać jak po prostu ofiara tych wszystkich klęsk, tych wszystkich naprawdę tragicznych wydarzeń, no to wygląda wiarygodnie, jesteś w stanie w to uwierzyć. Kiedy na początku filmu ma wyglądać jak promienna młoda dziewczyna, no to wygląda i no, mówię, do niczego nie jestem w stanie się przyczepić, ale jednocześnie po prostu, no nie są to role, które by zdobywały nagrody, no bo nie mają ku temu tak naprawdę okazji. Chociaż nie traktujcie tego 100% poważnie, to tak trochę z przymrużeniem oka, ale Michalina Łabacz jest aż zbyt ładna do tej roli, bo pod koniec filmu, kiedy te wszystkie rzeczy się już zdarzyły, kiedy widzimy ile ta bohaterka przeszła i tak dalej, ona wciąż wygląda jak modelka po prostu i no myślę, że to nie jest kwestia tutaj charakteryzacji czy samej aktorki. Nie wiem, może to tylko ja, nie mam pojęcia, ale no takie miałem wrażenie. Natomiast no nie chcę, żebyście myśleli, że to jakkolwiek wpływa na ocenę filmu. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę realizacji, no to no, stoi na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Nie jestem fanem tego montażu, nie jestem fanem tego, jak film powiedzmy płynie, ale jednocześnie praca kamery jest bardzo dobra, w ogóle zdjęcia są bardzo ładne, muzyka stoi na wysokim poziomie, no i przede wszystkim naprawdę rzuca się w oczy ta dbałość o szczegóły. Coś, co u Smarzowskiego już zresztą było widoczne od dawna, ale w tym filmie bardzo, bardzo to widać. Zresztą zdaje się, że były problemy przy produkcji, wierzcie mi, nie widać ich zupełnie. No bo słuchajcie, na początku mamy takie polskie kresowe wesele, i kiedy się patrzy na to wszystko, na te wszystkie stroje, przyśpiewki ludowe, zwyczaje, to jest wszystko tak pięknie odtworzone. Ja oczywiście nie mam pojęcia, czy to tak wyglądało, czy nie, aczkolwiek z tego, co czytałem, no to Smarzowski tutaj ogromną rolę do tego przywiązywał. Potem, jak patrzymy na te wszystkie mundury, uzbrojenie, metody walki, to wszystko widać, że naprawdę przyłożono ogromną rolę do tego, żeby odtworzyć wszystko, co się da jak najlepiej. Także to jest ogromny plus filmu i tak jak mówiłem, że ciężko traktować ten film jako kompendium historyczne, tutaj ze względu na powiedzmy to, jak prowadzona jest historia, tak myślę, że pod kątem właśnie wizualnym, czy pod kątem jakimś takim analizy jakby zwyczajów, analizy życia codziennego na wsi, no to myślę, że można się sporo ciekawych rzeczy dowiedzieć, czego nie powie nam oczywiście podręcznik. Potrzebuję nowe żonki. Do dzieci i do roboty. Za młoda dla Macieja. 10 morgów. No dobra, to chyba będzie tyle. Także słuchajcie, jeszcze słówko podsumowania. Nie jest to na pewno film, z którego wyszedłem po seansie zachwycony i stwierdziłem, że wow, zmienił moje życie. Ale też nie jest to film, po którym bym wyszedł zupełnie bezrefleksyjnie. Myślałem nad nim, zastanawiałem się, co reżyser chciał powiedzieć, dlaczego podjął takie, a nie inne kroki i to, myślę, zasługuje na szacunek. Zasługuje też na szacunek odwaga po prostu reżysera, że posłużył się dużą drogą produkcją do tego, żeby powiedzieć coś według tutaj twórcy istotnego. I ja to zdecydowanie popieram i popieram ten przekaz i no, mam duży szacunek do reżysera, że postanowił w ten sposób, powiedzmy, do tego filmu podejść. Natomiast z czysto filmowego punktu widzenia wolałbym dostać po prostu dobry film, a dopiero w dalszej kolejności ważny komunikat. Natomiast twórcy uznali, że zrobią odwrotnie, i sami musicie już ocenić, czy takie podejście wam odpowiada. Na pewno warto ten film zobaczyć, wyrobić sobie własne zdanie, no tylko pamiętajcie, że nie jest to historia, no, która nadaje się do pójść na salę kinową z kubem popcornu i oglądania jej od tak sobie. Bo no jest to film na pewno mocny. A czy potrzebnie mocny i czy można było to zrobić jakoś inaczej? To już zostawiam wam. Moim zdaniem troszkę tak. Jeśli chodzi o piwo natomiast, tak jak wspominałem, Russian Imperial Stout 27,5 ekstraktu, to jest całkiem dobry. Jest ok, aczkolwiek jak na 27 plato, to myślałem, że będzie jednak jakaś rewelacja, że będzie bardziej gęste, że będzie więcej tych aromatów, że będzie więcej tej czekolady. W smaku też jest jakieś takie, kurczę, wodniste. 27. Spodziewałem się, że przez to będzie takie aż gęste, bardzo goryczkowe, bardzo takie z takim, no, jakimś głębokim bukietem tutaj zapachowo-smakowym, ale nie, to jest po prostu solidny ris.
Taki, który kupicie, myślę, że dużo taniej. Od, nie wiem, jakiegoś innego browaru. Także nie powiedziałem, że jest niedobre, ale spodziewałem się czegoś więcej. Także, no cóż. No i nie robi się piana, nie wiem, czy zauważyliście, ale kompletnie nie chce się pienić. Pewnie przez ilość alkoholu, nie wiem, ile to jest alkoholu. 12,5, wow, okej. Okay. On nie czuje zupełnie tego alkoholu, także to na plus. Dało się ten alkohol przykryć, ale no, piałem lepsze risy, tak powiem. Bardzo tak tutaj snobistycznie. Dobra, także tyle o Wołyniu. Następny polski film, na którym się zobaczymy w tej formie recenzji, to nie wiem, zobaczymy. Na pewno będę dalej kontynuował recenzowanie polskich filmów w tej właśnie formie. Podoba mi się to i widzę, że wam też się podoba. Także dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, cześć.